A gdzie została pana wiadomość o wprowadzeniu stanu wojennego? Właśnie na tyle rozmawialiśmy wczoraj w domu. W samochodzie, jechaliśmy w samochodzie. A co pan wtedy czuł, co pan myślał? Jaka była pana pierwsza reakcja? No to trudno dzisiaj mówić to, co było. Jak człowiek emocjonalnie reaguje w danym momencie, a później po czasie też tak nie pamięta się tego, ale na pewno było to takie mocne przeżycie, stresujące, bo i w tym momencie, jak do tej pory ten ruch się rozwijał, my byliśmy pewni, że idziemy w dobrym kierunku jako Solidarność, że mamy szansę powodzenia, ten ruch ma, tak w tym momencie jak gdyby się wszystko urwało. To było takie cięcie, jakby się wszystko urwało, niepewność jutra. Na ulicach wojsko, ZOMO, milicja, ci co starsi, to właśnie policja mogła wam powiedzieć, ci co byli jeszcze dziećmi w tamtym czasie, tak jak moje córki. W telewizji zawsze leciał w niedzielę o 9 rano tak zwany teleranek dla dzieci, takie różne bajeczki, opowiadania i tak dalej, a to w telewizji nie ma nic, czarny ekran od samego rana, teleranka nie ma, radio nie nadaje, no po prostu no, inny świat, robiliśmy się w niedzielę w innym świecie. Także to było takie deprymujące i takie przygnębiające w tym momencie. Co będzie dalej, jak to tak się dalej sytuacja rozwinie, ale to wyglądało dosyć no tak niepokojąco w tym momencie. A co działo się wówczas w Jaworzynie, tutaj w naszych okolicach? No w Jaworzynie... Czy były jakieś takie bardzo gruntowne zmiany? Zmiany to były, to jak stan zbrojeń wojennych wprowadzono, to zmiany wszędzie, totalne zmiany, bo trzeba od tego zacząć, że była totalna blokada społeczeństwa, jak tylko wprowadzono. Telefony wyłączone, telewizja, radio, gazet nie ma, wszystkie związki zawodowe z mocy prawa, wszystkie związki zawodowe, twórcze, inne zostały, partie zostały zdelegalizowane, list komu nie mogło pracować. W telewizji w niedzielę rano, jak już uruchomiono telewizję, to występowało takie dwóch panów, siedziało obok siebie. Jeszcze wczoraj, to oni byli po cywilnemu telewizji, prezenterzy telewizji, bo były dwa programy, pierwszy i drugi, więc znowu programy się panowie nie chcieli, to byli nagrani wcześniej. A w niedzielę już byli w mundurach, bez dystrykcji, bez żadnych, nie wiem, co za armia. W mundurach obaj panowie siedzieli przed kamerą i czytali cały dzień na zmianę, czytali dekret o stanie wojennym. Co Polakom nie wolno, bo wolno tylko było słuchać ich dekretów, a z jakichś wolnościowych spraw żadnych nie mieliśmy. Także ci panowie się czytali na zmianę z ówczesnym właśnie szefem WRONY, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, po kolei nazywali ludzie WRONą, szef generał Jaruzelski, wszystkich dystrykcjach, medalach, co jakiś czas też występował w telewizji i czytał odezwę do narodu, rodacy i tak dalej, jak to jest potrzebne, konieczne, ludny stan wojenny i tak dalej. I to było w telewizji na okrągło, w radiu leciała muzyka taka poważna, prawie że żałobna. Muzyka leciała w telewizji między tymi właśnie wystąpieniami tych dwóch panów i Jaruzelskiego. To też jakaś muzyka poważna, tak właśnie taki przygnębiający nastrój, taki przytłaczający, już się dzieje właśnie z tych publikatorów. Przemieszcza się w czasie całej godziny wolno z miasta do miasta iść dalej. Jeżeli ktoś chciał jechać, to musiał być zezwolenie od stosownych władz właśnie, które reprezentowały tą bronę. Blokady na drogach, no tu u nas, a u nas w Jaworzynie konkretnie, to z czym się spotkałem, to pracując właśnie w tym momencie w Wodzicach, pociąg miał w Jaworzynie w pół do piątej rano. Więc po czwartej szedłem przez całe miasto,
to niewiele osób to doświadczyło czy widziało, że patrole chodziły z obowców po Jaworzynie, bo była godzina policyjna, bo jest druga 6 rano, więc nie wolno było się poruszać. Miałem taki glejt, że pracuję i gdzieś tam, i że muszę, że mam zezwolenie na poruszanie się, więc jak gdyby no, mogłem widzieć, co się dzieje, że Jaworzynę patrolują zamowcy no, wujkami no, i z psem do towarzystwa. Oprócz tego jeszcze ta władza ówczesna wprowadziła tak zwane IRCHy, tak się wkrótce nazywało IRCHa. Inspekcja Robotniczo-Chłopska, tak to się nazywało. To byli ludzie wojskowi, milicja, ZOMO, ktoś tam i tak zwany aktyw polityczny jeszcze tutaj wchodził. I oni chodzili i kontrolowali. Po mieście chodzili, po montawie, do zawodów mieli nieograniczone uprawnienia. Mogli chodzić do zawodu pracy, wszystko kontrolować, jak to wszystko funkcjonuje. I też taki zlepek takich ludzi, którzy w zasadzie, no, mówmy szczerze, zawsze się znali na tym, co kontrolowali. Nie? No, także takie instytucje nie powołały. Jak komisarz IRCHa, no i ludzie, a my ci, co pracowaliśmy, żeśmy wytwarzali te dobra nasze zakłady pracy, po prostu no dalej pracowaliśmy, no bo innego wyjścia nie było, ci co mogli. Natomiast ci co nie mogli, bo wiadomo, że w momencie wprowadzenia stanu wojennego, po kilku dniach poszedłem do pracy w poniedziałek, to biedny pan się pochwalił, że on całą noc soboty, jak był sam w nocy, w sobotę na niedzielę, to całą noc był ormowcem z policjantami w mieście, nie naszym mieście. Jeździł po całym mieście i po mieszkaniach całą noc wyzwaniali. Mieli informację, kto ma broń, jak miał zezwolenie na broń. Czy nawet mieli ludzie jakieś tam no, takie akcesoria, no bismaty te historyczne, jakieś szable w domu, jakieś takie militaria. Oni jeździli całą noc od domu do mieszkania, wyzwaniali, budzili i wszystko zabierali. No, wiatrówkę, coś jakieś takie, czy myśliwi byli to samo, wszystko pozabierali. Co tylko było pozbierali, żeby się nie przydało. Także takie rzeczy były. No i oczywiście bardziej tragiczne rzeczy to są te, że zostali działacze Solidarności, zostali wszyscy w nocą internowani, czyli aresztowani, pozwożono ich najpierw tam jakieś tam posterunki policji, na komendę wojewódzką, a stamtąd później na jakieś miejsce odosobnienia do obozów takich specjalnych. No ci ludzie to ponieśli największą ofiarę. Właśnie zadziałały w związku właśnie na początku stanu wojennego. No i o tyle to było tragiczne dla tych osób, bo zabrano domy na obu mężczyźni działali, również kobiety też, ale mężczyźni, w domu żona, dzieci i ta rodzina w zasadzie, jak żona nie pracowała, to do środków do życia. Żon już nie zatrudnił do pracy. Że ci ludzie byli bardzo pokrzywdzeni właśnie przez ten system i w tym momencie, że no nie mieli środków do życia, stąd no byłem w takiej sytuacji, że taki był w takim ruchu, że robiliśmy co miesięczne składki finansowe, oczywiście też konspiracje, wszystko o tym nie wiedział z władzy ani w zakładzie, zachodowej władzy, ani innej, tej represyjnej. Składki związkowe płacili normalnie skarbnikowi swojemu w takich grupach niewielkich, jak również dodatkowe jakieś dodatkowe pieniążki dawał, a ci ludzie do tych rodzin internowanych docierali i wspomagali ich tam regularnie. Myśmy regularnie te składki dawali na te cele, a oni regularnie pomagali tym rodzinom do czasu, aż ci ich no, żywiciele, mężowie, czy bracia, czy ojcowie wyszli z internowania, z więzienia. Niektórych to wcześniej wypuszczano, ale takich co no, bardziej zaangażowanych w ten ruch i w organizację, to trzymano bardzo długo.
i krzywdzono ich tam, i męczono, i znęcano się nad nimi, i życie, zdrowie odbierano poprzez wymyślne jakieś tam ścieżki zdrowia, czy jakieś inne metody. Co było dobrego? No, zapytajcie swoich rodziców. No, nie wiem, czy znają cokolwiek dobrego, bo to był okres, kiedy to był totalny okres niedostatku społecznego. Wtedy wszyscy żeśmy pracowali, zakłady pracy wypłacały pensje, a w sklepach nie było nic. To był ten okres kartkowy tak zwany, na wszystko. Na chleb, nie, na cukier, na mięso, na wszystkie artykuły. Czyli jednym słowem długie kolejki. Kolejki szalone i to właśnie mi sobie zadane pytanie, skoro wszystkie zakłady pracują, my dostajemy wynagrodzenie, to gdzie ten towar jest? Bo wszyscy pracujemy, wszyscy wytwarzamy te dobra, wszystkie zakłady pracy wytwarzają dobra, ale nigdy nie ma. Także to chyba dobrego nie można, chyba tylko jedną rzecz, że chyba ten okres jeszcze bardziej łączył ludzi, jeszcze bardziej cementował taką jedność w narodzie i niechęć do władzy, no bo za wszystkim stać. Rodzice właśnie pamiętają, że za mięsem to wieczorem już stawali pod sklepem wieczora i kolejka do rana. Kolejki za dobrami takimi technicznymi, AGD jak się określa, to było tygodniami tam pod pawilonem, kolejka społeczna, zeszyt z zapisów społecznych, trzeba było tam się wędrować, co tam co to ustalało, co ile. I tak było w samym kraju przecież, wszędzie. Za wszystkim kolejki, no i ludzie zastanawiali, co dzisiaj do sklepu przywiozł. Czekali za telewizorami na AGD. A przywieźli żelazka elektryczne i odkurzacze. To ludzie kupowali żelazka i odkurzacze. No, bo nic innego nie było, a pieniądze moi ludzie mieli, bo pracowali. I to był właśnie ten kryzys nadmiaru pieniążka, a braku podaży towarów do sklepów. I to był straszny okres. Dla dziecka nie można kupić cukierka, już nie mówię o czekolady. Później jeszcze pokazały się czekolady, wyroby tak zwane czekolady podobne. Nie badam co to było, to jest taka maś, co wina nie smutek z czekoladą. Nie było herbaty, nie było kawy, nie było bo kolejki. Zresztą trzeba powiedzieć, że w sklepach, to najdłużej w sklepach ostał się ocet na półkach. W sklepach spożywczych, a później jeszcze jesień, ogórki robiono, to jeszcze ostre zimą i puste, spuści się inne sklepy. To się dzisiaj to no, do was to może nawet trudno, żeby to dotarło, że w sklepie nie ma nic. W spożywczym sklepie nie ma nic. Ani herbaty, ani jakieś takie nabioły tych spraw, ani słodyczy, ani kompletnie nie ma nic. A co najgorsze, bo najgorsza rzecz jaka przyszła z stanem wojennym, z latami 80. Najgorszą rzeczą w latach 80. był stan wojenny, wprowadzenie go? No oczywiście, że najgorszy. Ten niedostatek właśnie tych dóbr wszystkich, które było niezbędne do życia. No i buta nie było, skarpetki nie było, dla kobiet rajstopy nie ma, bielizny nie ma, bo co jakiś czas gdzieś tam do sklepu przywiozą, to od razu kolejka i ludzie wykupują. Niektóre rzeczy nam wpisywano do dowodu osobistego, że kobieta kupiła jakieś tam bieliznę czy coś tam, że i poszło do jego sklepu, tam się kupiła. No, dzisiaj to jest niewyobrażalne, takie rzeczy. Także dobrych rzeczy to tylko to cementowanie społeczne, a resztę same negatywne rzeczy. O Jaworzynie jeszcze będziemy porozmawiać, tylko to już inny. Teraz ja tak przyniosę takie rzeczy, to chyba nie wiem, kto ma, a może gdzieś jest bibliotece publicznie tutaj. W roku 90 powstał w Jaworzynie, w roku 90, właściwie przed 90, 89. To są wydawnictwa z 90 roku. Mam takie wiodące, później było po kolei było marzec, kwiecień, maj. Sobie przyjrzyjcie to. To w Jaworzynie powstał Komitet Obywatelskiej Solidarności Miejsko-Gminy
Komitet Solidarności. To właśnie było nie, po okrągłym stole, to właśnie była możliwość powołania takiej organizacji solidarnościowej w kraju. W Jaworznie też został zawiązany taki komitet obywatelski, który no, przygotowywał jak gdyby społeczeństwo nasze do wyborów tego roku, to teraz do maja, ostatni numer w maju jest, do wyboru przygotowywał, a poza tym ten komitet to no, bardzo z tą walczy, może to mocno powiedziane, z władzą lokalną prowadził rozmowy, współpracę, jakaś ta współpraca była, w kierunku polepszenia bytu w Jaworzynie mieszkańców. Tam w tych gazetach piszą, że wtedy główną bolączką to była brak wody w kranach w domu, a jak już była, to była to woda, która leciała taka jak, o jak ta brzeczka, czyli sama rdza leciarstwa, gruz. Wszystkie nasze urządzenia sanitarne, wanny, umywarki, to wszystko było z czerwone od rdzy. No i poza tym tej wody często nie było, szczególnie w okresie letnim, bo w okresie krana to nic nie wyciskało. A wtedy budowano stację odzewniania wody tam za chwilę. To właśnie, no, widzę. No i to właśnie był komitet, to się tak ślimaczyła ta budowa, odrykała, coś tam nie tak było. To myśmy tam jeździli raz w tygodniu na takie kontrole i to był taki jak gdyby, no, taka presja na tych budowniczych, tych co tam robili, na bazę miejską, że ktoś się tym interesuje, że ktoś to kontroluje i, no, i jak gdyby wszyscy musieli to przyspieszać, robić porządnie, dobrze i jeszcze przyspieszać to oddanie do użytku tej właśnie stacji uzdatniania wody. Tam jako ciekawostka jest jedne, na przykład ceny są podane, ceny na artykuły niektóre. W sklepach zawiadowo GES, jaworzyński GES, wszystkie tylko GES-owskie prawie. Także i tu właśnie tam są podane ceny właśnie Jaworzyna i w Świdnicy. Ile kosztowała bułka w Jaworzynie, ile w Świdnicy. Ile tam zaraz można sobie poczytać sobie, jak to wyglądało. Tak, w każdym razie to jest w tysiącach podane, w tysiącach złotych. W Jaworzynie na ogół gdzieś półtora, 2000 bułka dłużej kosztowała niż w Świdnicy i ona tam. To nie miała tego, co chyba dzisiaj funkcjonuje, nie? Na pracę w Owacji. No a tutaj jakby się bułka. Jonathan 250 złotych, to były inne pieniądze, nie? 250 zł, a sklepy w GES-ie 400 zł bułeczka kosztowała. 150 zł drożej. Olej w Jonathanie 4750 butelka, a u nas 8000 butelka. Margaryna w Jaworzynie 4900, znaczy w Jonathanie 4900, a w sklepie w GES u nas 7500. Także ceny u nas były kosmiczne w naszym GES-ie. Takie ciekawostki tu były pisane. Tutaj nie wiem, tutaj jest cały skład tego skład osobowy Komitetu Obywatelstwa Obywatelskiego Solidarności. Powinniście jeszcze rozmawiać w domu z rodzicami, starszym rodzeństwem urzędnia i rodzicami. Rodzice pamiętają te rzeczy. Jak to było. Szczególnie ci, którzy może pracowali w Karolinie właśnie na kolei, to oni bliżej tych rzeczy byli. W kolejce jeszcze dodam, że takie rzeczy na przykład jak kolejarze i wagonówka mieli solidarność miejską, sztandary mieli solidarnościowe, to takie rzeczy to natychmiast w procesie nadzwyczajnym to przyjeżdżała milicja czy te oddziały. To wszystko zabierano, materiały jakieś takie solidarnościowe, sztandary, to wszystko to co mieli związkowego, było wszystko zawłaszczone i wszystko było na komendę od tego, było odwiezione, bo żeby, no po prostu to zabierano. Jako ciekawostkę powiem, że sztandar właśnie kolejowy był któryś z panów związkowców, szereg się dowiedział, że przy ramie pobiegł do zakładu, zwinął, zaniósł na plebanie do księdza Jana Czajki wtedy. Ksiądz Jan Czajka w tajemnicy wielkiej, ksiądz Jan Czajka ten sztandar przechował później do czasów stosownych, kiedy mógł to wyjąć i przekazać z powrotem.